Ziemia, ta prawa! Góra, góra! Pięknie! Są to razem! Hop, hop, jeszcze! 8, 7, 8, 6, 4, 3! W Olsztynie. I tak woda, którą poznano w 14.30 po prostu ją rozpoznaje na scenie przez Beniz bohaterem, że jest tym, który przyczynił się do tego, że wymiar charytatywny tej imprezy zyskał. No i kilometrów mogą pokonać w ciągu pół godziny. Uśmiechnij się! Może padać pół godziny, później 45 minut, później dochodzimy do godziny, pęka ta godzina. Zapraszamy na mety, zapraszamy po odbiór medali. Zapraszamy też do tego i namawiamy, byście oddawali te elektroniczne chipy tuż za linią mety, kiedy już odbierzecie medale, bo to są wynikne. Robią bardzo wiele, bardzo różne środowisk, wspierają na różne sposoby, formy zaangażowania, osobiste, jak poświęcasz swój czas, ale także wiedzę, przywieźli albo przynieśli na swoich barkach, przekraczając linię mety. Bardzo wam dziękuję, to jest bardzo fantastyczny. Dziękuję bardzo. Uwaga! Zaczęliśmy! Jakbyśmy mieli szybki kulak! Bardzo szerokie! Uwaga! I druga strona! Kręć na róbki i wykręć! Kręć! Wykręć! Jeszcze raz dziękuję pracownikom, dziękuję mieszkańcom Olsztyna, dziękuję wszystkim uczestnikom. No i przy tej energii, którą my wyzwalamy, nie wyobrażam sobie, że za rok nie byłoby tej imprezy w Olsztynie. Także serdecznie zapraszam. Proszę rezerwować datę też, tak? I moi drodzy, do zobaczenia za rok.